Uf, ten Titanic dopłynął do brzegu. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie o poranku. Jak to zwykle ostatnio u mnie bywa. Jest godzina 7.20 i ja przychodzę do Was już w takim pakiecie wstępnym, tak to nazwę, bo mam na twarzy podkład, korektor i zrobione brwi. Jeśli chodzi o podkład i korektor, jakie mam teraz na sobie, to jest to podkład z House Labs w odcieniu 110 Light Neutral i korektor Huda Beauty w odcieniu Honey. No i będziemy dzisiaj testować kolekcję. Mio, która weszła niedawno do Sensei. Także wzięłam większość produktów z tej kolekcji. Mam cienie, mam puder, mam rozświetlacz, róż, eyeliner oraz taki zestaw do ust. Więc jeżeli jesteście tak samo mocno ciekawi, jak to wszystko się sprawdzi, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I zacznę sobie od przypudrowania twarzy. Mam taki puder, jest to Cool Breeze Matte Loose Powder. I słuchajcie, on kosztował mnie, jest tutaj cena 39,99, więc tani jak na Sensei to on nie był. W każdym razie mam nadzieję, że mnie w jakiś sposób zaskoczy i ta nazwa Cool Breeze pewnie będzie chłodzący. Coś tutaj może, wiecie, być takiego bajeranckiego. I przede mną dzisiaj naprawdę długi, intensywny dzień, bo teraz nagrywam, później lecę do pracy, a później jadę do Jarocina na koncerty. Także zrobi podsumowanie pewnie w trasie iPhone'em albo już schodząc. Hotelu, albo w sumie nie wiem, gdzie ja będę spała, szczerze, bo nie mam takiego zabukowanego noclegu, tylko wiem, że tam będzie mój kolega i on po prostu ma tam zabukowane różne miejsca noclegowe i może po prostu znajdzie jedną jedynkę dla mnie. Także trzymam za to kciuki, jak nie, no to będę po nocy wracać do Warszawy. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale hej, przygoda. W każdym razie, jeśli chodzi o puder, no to on, powiem Wam, że jest dosyć jaśniutki, taki wręcz biały, lekko złamany czymś waniliowym, ale jest tak biały, że aż po prostu odbija światło do tego stopnia, że nic nie widzicie. No po prostu uznajmy, że jest biały, ale jest taki po prostu delikatnie mleczno złamany. No i przejdę do przypudrowania twarzy. Czy on tutaj w konsystencją jakoś się różni? Okej, okay, on jest lekko chłodzący. Nie wiem, czy to wynika z tego, z czego wynika tego typu efekt przy innych pudrach, na przykład tym pudrze z Beka albo tym pudrze z Douglasa. Mm, bo wydaje się być taki lekko mokry, ale nie wiem, czy po prostu oni nie wsadzili tutaj jakiegoś, wiecie, mentolu do środka. On widzę już, że robi takie lekko mm, dziwne ciastko, jakie te pudry potrafią zrobić. Aj! Mam nadzieję, że nie zepsuje mi makijażu już na samym starcie, bo ja naprawdę z tego make-upu zamierzam dzisiaj aktywnie korzystać. I ja nie lubię takich konsystencji lekko mokrych, dlatego że one właśnie są. Trochę zdradliwe i potrafią zrobić jakieś ciastko w najmniej spodziewanym momencie, właśnie przez połączenie takiej suchości z mokrością na podkładzie. Wtedy po prostu te konsystencje nie wiedzą trochę, co się dzieje, i się łączą w dziwny sposób, przynajmniej na mojej twarzy. I raczej ma właściwości dość mocno matujące, takie wręcz ściągające, wiecie o co chodzi. Ale tutaj to jakaś kontrowersja mi powstała, szczerze. Mam nadzieję, że uda mi się ją odratować. I też jak na tego typu puder, on tutaj wcale nie jest jakoś super zabezpieczony, bo jest w klasycznym opakowaniu. Nie ma, wiecie, takiej jakby siateczki, jak to zwykle bywa przy tego typu pudrach. A także wydaje mi się, że jeżeli ma w sobie taką lekką wilgość, to ona może szybko odparować. Dobra, twarz przypudrowana, przechodzimy dalej do kosmetyków do modelowania twarzy. I mam tutaj, tak jak Wam wspomniałam, róż i rozświetlacz, także od różu sobie zacznę. O, jaki ładny sobie wybrałam ten róż! Już nie pamiętam, czy były jakieś do wyboru, ale kurczę, jeżeli były, no to miałam dobry gust, bo dzisiaj jestem ubrana na różowo, przynajmniej na razie. Później się będę przebierać się w czarne ciuchy, więc to będzie uniwersalny strój do właściwie każdego makijażu. Ale jeśli chodzi o róż, no to on jest taki cukierkowo różowy, z delikatną drobinką, taką chyba w złocie, ale nie najcieplejszym na świecie, więc to może fajnie wyglądać. I tutaj nie mam ceny naklejonej, więc dam wam znać po prostu na dole w opisie, ile mnie to wszystko kosztowało. Okej, okay, ale mam wrażenie, że troszeczkę się nierównomiernie rozkłada. Nie wiem, nieco plamiście. Zobaczcie, nałożyłam go tutaj i w sumie przeciągnęłam też wyżej, i powstało jakieś takie dziwne zagłębienie bez e, żadnego produktu. Jakby nie chcę się w jednym miejscu przykleić, w innym za mocno. Okej, okay, nie obędzie się bez doklepywania gąbeczką. Nie wiem, może zmienię pędzel na trochę bardziej skoncentrowany. No, może teraz jest troszeczkę lepiej. Podoba mi się jego wykończenie, bo jest takie lekko błyszczące, ale niezbyt ciepłe. Ta drobinka jest taka złoto-srebrna, tak mi się wydaje. Wszystko wygląda tak właśnie porcelanową, Ale róż rozkłada się nierównomiernie. Jest z nim tutaj trochę zabawy, jest taki dosyć mocno w tym wszystkim talkowy i tak troszeczkę randomowo się przykleja do skóry. Myślę, że on wbrew pozorom mógłby się zachowywać lepiej, gdybym buzi nie przypudrowała. Bo wtedy ten talk miałby się do czego przykleić tak trochę bardziej równomiernie. Nałożę go też odrobinkę tutaj na nos. Dobra, jeśli chodzi o moją przygodę z różem na ten moment, to wydaje mi się, że... Właśnie się zakończyła. <laughs> Przechodzimy do rozświetlacza. Jak on wygląda? Okej, okay, wydaje się być mm, bardzo jaśniutki, może też dosyć chłodny, chociaż raczej nie ma w sobie takich turbo niebiesko-fioletowych drobin. Także sprawdźmy go. Okej, okay, to jest taki metaliczno-perłowy blask, raczej bardziej perłowy niż metaliczny. Gładki trochę taki bel dla biedry. Wygląda ładnie i wydaje mi się, że będzie dla mnie do zużycia. Kurczę, mam taką cały czas plamę ciastkową i muszę ją chyba troszeczkę zrównoważyć odrobiną kryjącego pudru, bo po prostu powstało mi tu ciacho. Ok, sytuacja powiedzmy opanowana. I przez świetlacz wygląda ładnie, więc nałożę go sobie również z drugiej strony. I to jest faktycznie póki co pierwszy z produktów, który wiem, że na pewno ze mną zostanie. Szczególnie do makijażu, kiedy nie mam na sobie żadnego samoopalacza i faktycznie taki jaśniutki rozświetlacz może mi się najlepiej sprawdzać. Rozświetlacz jak najbardziej polecam, chociaż to też nie jest coś, z czym wiecie, nie mielibyśmy nigdy wcześniej do czynienia. Przejdziemy teraz już do makijażu oczu. Mam taką paletkę The Five Points i w środku prezentuje się tak. No wygląda całkiem fajnie, m, dlatego że no, działają tutaj troszeczkę zasady kontrastu, chociaż dla mnie jest może ciut za pomarańczowa. Ale powiedzmy, że uda nam się tutaj to ograć i postaram się wykorzystać jak najwięcej cieni, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie ten kontrast fajnie tutaj wychodzi. I zacznę sobie od tego bardzo jaśniutkiego, matowego, prawie że białego beżu. Nałożę go bezpośrednio tutaj pod łukami brwiowymi i od razu też w wewnętrznym kąciku. Dosyć mocno sypiący cień, ale jednocześnie mocno napigmentowany. A i na powiekach mam tylko korektor, nie mam żadnej dodatkowej bazy, także jestem ciekawa, jak sprawdzą się te cienie w takich warunkach. Na razie beż sobie radzi i jest naprawdę bardzo mocno wybijający się, ale też jest dosyć jaśniutki. Przejdę dalej, od razu tutaj do tego pomarańczowego cienia, no bo to jest jedyny cień, który mogę sobie zbudować załamaniem. Znaczy, oczywiście mogłabym jeszcze spróbować z tym brązem, ale wtedy makijaż już byłby taki po prostu zwykły. O, i ten pomarańczowy, przyznamam wam szczerze, że ma moc. Niewiele go potrzeba, żeby go tutaj nabudować i uzyskać naprawdę solidny pigment. Na razie nie wyciągam tego pomarańczowego cienia do zewnątrz, bo może nałożę tutaj właśnie ten brązowy najciemniejszy. Nakładam od razu ten sam cień z drugiej strony. Bardzo przyjemny pomarańczowy cień, naprawdę. I przechodzę do brązu, zaaplikuję go tutaj na zewnątrz. O. O, brązik też intensywny. I bez problemu blenduje się z tym pomarańczowym. Tak naprawdę No zobaczcie, kilka ruchów i jest to wręcz gotowe. Chmurka robi się sama. No i ten pomarańczowy cień wyląduje teraz na dolnej powiece, bo nie mam za bardzo wyboru, ale też świetnie tutaj się przyczepia. Nie mam zastrzeżeń do matów jak na ten moment. Naprawdę nie mam zastrzeżeń. Okej, okay, moi drodzy, pora przejść do błysku i no mam ochotę skorzystać z tego niebieskiego, nie będę Was oszukiwać. I nałożę go na przestrzeń tutaj rucha mojej powieki i zrobię to paluchem, bo myślę, że to będzie najbardziej wydajne i już widzę, że ten cień bardzo mi się podoba, bo jest taką iskierką, nie takim stricte, wiecie, nudnym, metalicznym cieniem, tylko ma sporo takiej złotej iskierki w sobie która fajnie równoważy ten makijaż. A na dolną powiekę nałożę ten drugi błysk, czyli bardziej pomarańczowy klimat. A sam wewnętrzny kącik potraktuję rozświetlaczem. Na linię wodną nałożę beżową kredkę z Eveline, czy beżową kredkę, czy może brązową, beżową. I przetestujemy jeszcze eyeliner. Mam taki eyeliner też z Mio, wiadomo, Flowliner Creamy Eyeliner. I to jest taki kolor dziwny, powiem wam szczerze. On wygląda trochę jak niebiesko zielony, ciemny. Taki kolor oceanu. No ale zrobimy sobie jakieś kreski. Przynajmniej spróbuję wyciągnąć je z kółki. Jest, powiem Wam szczerze, mega taki gęsty, suchy wręcz. Ale wydaje mi się, że kolorystycznie świetnie dopasowany do samej palety. Stanowi idealne uzupełnienie w tym makijażu. Kreski gotowe. Jeszcze w międzyczasie wytuszowałam dolne rzęsy i makijaż oczu. Nadzwyczaj mi się podoba. To znaczy nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze, bo wygląda to mega spójnie i ta kolorystyka, do której może w pierwszej chwili miałam takie podejście, że kurczę pomarańczowy z błękitem takim błyszczącym, czy to się może udać. No oczywiście wszystko zależy zwykle też od jakości cieni, no a tutaj jakość jest bardzo dobra, także wszystko się połączyło. Jeszcze ten eyeliner fajnie to wszystko scalił, połączył, uspójnił także makijaż. Aż oczu, topka, przejdźmy do ust. Bo jeśli chodzi o usta, to mam taki secik. Nie wiem, czego się po nim spodziewać. To jest Mermaid Case Vegan Lip's Makeup Set. Mamy tutaj lip gloss i lip liner, ale kolory. <ścoughs> nie wiem, czy mnie przekonują, to znaczy, jakoś to tam się może połączy. Ale kurczę, nie wiem, nie wiem. Ten kolor jest taki trochę dziwny. I zmyłam z ust olejek, więc przechodzę sobie od razu do konturówki. Och, i całe szczęście nie jest taki rudy. Konturówka wygląda całkiem w porządku. Nie jest to konturówka automatyczna, czy jest? Niestety nie, więc będzie trzeba ją temperować. No ale sprawdźmy błyszczyk, bo ten kolor naprawdę dla mnie wygląda jakby to był taki niby różowy, ale z nutą takiej rudości. łona be nude, ale w różowym tonie. No takie nie wiadomo co. Okej, okay, całe szczęście to to nie ma zbyt mocnego pigmentu, więc fajnie zgrywa się z konturówką i jej nie przykrywa. Uff, ten tytanik dopłynął do brzegu. I jako, że czeka mnie naprawdę intensywny dzień, taki turbo, turbo intensywny, to może spryskać się mgiełką, tak wiecie, poza konkurencją. I to jest Stars from the Stars Dream World Mysteries Mist. Ona jest całkiem fajna, więc się nią spryskam dla dobra i podkładu, i tego pudru, żeby się jeszcze bardziej nie ściastkował, i dla mojego dobra, żebym się dobrze w tym makijażu wieczorem czuła. Także skoro mamy już gotowy makijaż, to przejdźmy do jego podsumowania i zacznijmy sobie od pudru z Mio. E, muszę Wam przyznać, że to jest chyba najsłabszy kosmetyk ze wszystkich, które tutaj dzisiaj testowałam. Najbardziej dla mnie niezrozumiały, ale ja ogólnie nie rozumiem idei stojącej za tego typu mokrymi pudrami, bo one zawsze robią jakąś wpadkę na twarzy i zawsze są niebezpieczne, zawsze robią jakiś taki dziwny zaciek, ciastko. No i ten robi dokładnie to samo. Na plus, że nie przyciemnia, nie zarzuca, jak to robi na przykład puder z Douglasa. Także no zobaczymy, jak utrzyma mi podkład. Chociaż podkład sam sobie dobry się utrzymuje. Mam nadzieję, że po prostu go nie zniszczy. Tyle mi wystarczy. Raczej ma właściwości dość mocno matujące. Chociaż ja wiecie, jeszcze się później rozświetliłam rozświetlaczem dosyć solidnie. Więc wcale nie widać po nim, że jest taki matujący. Jeśli chodzi o róż, też określiłabym to jako produkt jeden z gorszych z dzisiejszego testu, dlatego że jest taki niekonsekwentny, talkowy w konsystencji i na przypudrowanej twarzy nie chce się do niej przyklejać. Jest nierównomierny, jest taki właśnie plamisty na policzku i trzeba się zajeździć pędzlem i później jeszcze doklepywać gąbeczką, żeby faktycznie to wyglądało dosyć równomiernie, także są, so, so Ale już przechodząc do pozytywnych aspektów dzisiejszego testu, na plus zdecydowanie rozświetlacz zostanie na bank ze mną, podoba mi się ten efekt. Trochę taki benefit cookie, trochę taki miowe współpracy z Foggy Garden rozświetlacz, ale trochę mocniej zmielony, no, no naprawdę jest to coś ciekawego, czym warto się zainteresować, jeśli podoba mi się taki efekt. Jeśli chodzi o paletkę cieni do powiek, tutaj naprawdę jestem na tak wiadomo, kolorystyka tych cieni nie jest dla każdego, no bo nie każdy lubi taką zdecydowaną pomarańczową historię, nie każdy lubi takiej niebieskości. Nie dla każdego będzie ten beż bardzo jasny, niemal biały. No, najbardziej uniwersalny jest ten brązowy, no i może ten błysk, także sami musicie zdecydować, czy to coś, co faktycznie Was ciekawi. Dla mnie, wiecie, no to jest taka paletka w sam raz od święta, jak mnie najdzie na tego typu połączenia, no, ale to też nie jest taka paleta, po którą e, biegłabym do Sensei mimo tego, że ma dobrą jakość, ale wiecie to nie jest paletka, z której mogłabym na co dzień korzystać, bo ja nie codziennie mam ochotę na taki vibe makijażu, dzisiaj jest w porządku ale no na co dzień wolę inne historie, także jeśli chodzi o paletkę jest w porządku tak samo zresztą jak eyeliner, chociaż jest trochę suchy natomiast wydaje mi się, że kropelka dura Duraline by rozwiązała sprawę ja nie mam tutaj pod ręką Duraline musiałabym iść do innego pomieszczenia w każdym razie i bez tego udało mi się te kreski dosyć sprawnie zrobić bez problemu no, i wydaje mi się, że ten kolor pięknie, naprawdę w idealny sposób uzupełnia to, co zadziało się dzisiaj na oku, mimo tego, że tego nie planowałam. A to oznacza tylko tyle, że po prostu było to dobrze przemyślane i faktycznie eyeliner nawiązuje do samej paletki, dzięki czemu makijaż jest spójny bez zastanowienia. Jeśli chodzi o duet do ust, kolorystycznie to połączenie mi się podoba w tym momencie już na ustach, chociaż w pierwszej chwili byłam nieco przerażona, szczególnie jeśli chodzi o ten błyszczyk, ale on ani nie. Nie ma zbyt mocnego pigmentu. Ani się nie rozlewa, ani nie jest za gęsty, ani nie klei ust, także. Wydaje mi się, że to jest taka spoko, nawet opcja do torebki, chociaż na razie chyba nie będę go wkładać do torebki, bo mam w torebce, tak jak Wam mówiłam, ostatnio tysiąc produktów i muszę je chyba w ogóle zredukować trochę przed wyjściem z domu, bo wiecie, jak będę na wyjeździe, to żebym po prostu była w stanie się odnaleźć w torebce, a nie szukać byle jakiego błyszczyka przez 15 minut. Także to tyle moi drodzy na ten moment. Mamy godzinę 8.03, także spotkamy się pewnie wieczorem w nocy gdzieś na świecie. Dogram po prostu iPhone'em. Ostateczne podsumowanie trwałości po kilku godzinach. Także do zobaczenia. Okej, okay, kochani, wracam do Was na ostateczne podsumowanie trwałości. Jest godzina podła, 2.28. <grym> nie wierzę, że to nagrywam, ale tak, wróciłam z Jarocina, byłam na koncertach dzisiaj, ale tylko na jednym dniu i stwierdziłam, że wrócę do domu, bo po wszystkim, wiecie, nic nie piłam, więc stwierdziłam, że czuję się na tyle dobrze, żeby wracać i wróciłam, mimo tego, że miałam gdzie spać, ale. Wiecie, przynajmniej jutro się wyśpię we własnym łóżku i będę mogła działać dalej. Także powróciłam i mogę też w tych moich studyjnych lampach pokazać Wam, jak wygląda ten makijaż po tysiącu godzin. <noise> Powiem Wam, że trochę ściastkował mi się podkład z House Labs, czego raczej po nim się nie spodziewałam, i wydaje mi się, że to może być troszeczkę wina tego pudru z Mio. Niestety, który już na samym początku robił mi jakieś takie dziwne plamki. I ciastko, także mam odciśnięte noski, i ogólnie ten podkład globalnie wygląda. No, już nie najlepiej, ale też musimy pamiętać o tym, że trochę czasu już minęło od naszego tutaj pierwszego spotkania. Także poniekąd to wybaczam. Nie widzę za bardzo modelowania twarzy, czyli nie widzę różu. Widzę za to odrobinę rozświetlacza, ale on też jakby wypłowiał. Róż totalnie jakby opuścił czat. Nie ma go tutaj na twarzy. Także myślałam, że będzie bardziej widoczny, szczególnie, że rano trochę z nim walczyłam, nawet nałożyłam go może trochę za dużo. Był taki lekko plamisty. A teraz jakby w ogóle ten temat się nie pojawiał mnie na twarzy. Jeśli chodzi o makijaż oczu, trzymał się w porządku troszeczkę rozlał mi się tutaj w wewnętrznym kąciku eyeliner, no ale. wiecie, to był długi dzień, także jestem w stanie to wybaczyć. Także gdybym miała Wam tutaj posegregować te rzeczy, to najfajniejsza wydaje mi się być paletka, eyeliner, rozświetlacz. No a jeśli chodzi o puder, jestem na nie, jestem na nie, jeśli chodzi o róż, a jeśli chodzi o ten zestaw do ust, no to przyznawam się do tego, że wzięłam ze sobą ten błyszczyk, natomiast nie zawsze po niego sięgałam. Bo w torebce mam kilka opcji, po prostu sięgałam po to, co miałam najbliżej. Także zestaw do ust jest ok, o ile czegoś takiego potrzebujecie, to możecie się skusić, bo tam się nic nie klei, nie lepi, nie robią się na ustach gluty nie rozlewa się to poza kontur. Natomiast pozostałe kosmetyki, tak jak Wam przed chwilą napomknęłam, nie jest ogólnie najgorzej, ale chyba mogło być lepiej, bo wcale to nie były takie najtańsze produkty. Także to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o podsumowanie. Ja zmywam to z siebie w ogóle. Tutaj mi taka bomba wyrosła okresowa. Także idę to ogarnąć i idę spać. Tymczasem żegnam się z Wami i ściskam Was. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, 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 pa.